Jestem bardzo chudy, ale nigdy nie pomyślałbym, że moja sylwetka wpędzi mnie w tak wielkie tarapaty. Pewnego dnia szukałem dorywczej pracy, kiedy natknąłem się na ogłoszenie studenta medycyny, który poszukiwał chudego mężczyzny do badań budowy ludzkiego szkieletu. Natychmiast zadzwoniłem na numer z ogłoszenia, a następnie udałem się w umówione miejsce. Drzwi otworzył mi wysoki i tęgi mężczyzna. Był bardzo sympatyczny. Przez jakiś czas dokładnie oglądał każdą część mojego ciała, aż nagle wyciągnął strzykawkę. Przestraszony zapytałem, po co mu ona, na co ten maniakalnym głosem odpowiedział: "Zabiję cię bezboleśnie, nie stawiaj się." W panice krzyknąłem i kopnąłem go, a następnie wbiegłem do jakiegoś pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi. Rozejrzałem się po pomieszczeniu i zauważyłem mnóstwo szkieletów. Początkowo pomyślałem, że to tylko atrapy, jednak gdy lepiej się przyjrzałem, byłem prawie pewien, że były to ludzkie kości. Nieświadomie wydałem z siebie krzyk, po czym z pokoju obok usłyszałem śmiech, a po chwili głos mężczyzny. "Robi wrażenie, co? Niedługo zostaniesz jednym z nich." Napastnik zaczął agresywnie potrząsać klamką, próbując otworzyć drzwi. Po chwili namysłu zacząłem zakładać ubranie, które znalazłem w pokoju, mając nadzieję, że ochroni mnie przed wbiciem igły. Niestety zostawiłem telefon w salonie i nie mogłem wezwać pomocy. Otworzyłem drzwi, a mężczyzna agresywnie wbiegł ze strzykawką. Udało mi się go uniknąć, po czym uderzyłem go z całej siły w twarz. Był ode mnie znacznie cięższy, jednak mimo to udało mi się go ogłuszyć. Zacząłem okładać go bezlitośnie pięściami, najmocniej jak potrafiłem. W końcu stracił przytomność, a ja natychmiast ruszyłem w kierunku wyjścia. Zadzwoniłem na policję, a ci niedługo później aresztowali napastnika. Gdy zbadali DNA znalezionych szkieletów, okazało się, że należały do zaginionych osób. Mężczyzna, siedząc w radiowozie, rozpaczliwie błagał, aby nie zabierano mu jego szkieletów. Gdy zeznawałem na policji, zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Był ode mnie znacznie większy i silniejszy, więc mógł bez problemu mnie pokonać. Jednak mimo to ani razu nie próbował mnie uderzyć, czy nawet obezwładnić. Chciał tylko wbić mi strzykawkę, nie próbując niczego innego. Zastanawiałem się, dlaczego tak się stało, i przyszła mi do głowy jedna myśl. Gdyby mnie uderzył, moje kości mogłyby zostać uszkodzone, a on chciał je mieć w nienaruszonym stanie. Od najmłodszych lat uwielbiałem wróżby, a będąc już dorosłym, często odwiedzałem wróżbitów. Miałem nawet swojego ulubionego, do którego chodziłem regularnie. Zawsze był niezwykle dokładny. Pewnego razu powiedział mi, że mój szef będzie miał wypadek, dzięki czemu ja dostanę awans. I tak jak przewidział, kilka dni później mój szef rzeczywiście miał poważny wypadek samochodowy, a ja awansowałem. Zaintrygowany zapytałem wróżbita, jak to robi, że tak dokładnie przewiduje przyszłość, na co ten stwierdził, że w przeciwieństwie do innych wróżbitów, on komunikuje się bezpośrednio z demonami, które mówią mu, jaka będzie przyszłość. Wtedy poczułem silny strach, ale to nie powstrzymało mnie przed powrotem do niego. Jego przepowiednie były po prostu zbyt dokładne. Powiedział, że demony zrobią dla niego wszystko, a wielu jego klientów bardzo się wzbogaciło z ich pomocą. Jednak aby spełnić takie życzenie, trzeba zapłacić demonom wysoką cenę. Gdy zapytałem, jaka to cena, ten zamilkł, a po chwili z przerażającym wyrazem twarzy powiedział: "Każdej nocy w snach idę do piekła i spotykam się z demonami. W pełni im się oddaję, gdyż zadawanie bólu to jedyna rzecz, jaka ich uszczęśliwia. Torturują mnie dotkliwie różnymi narzędziami, czerpiąc z tego niezwykłą przyjemność. Jeśli tylko zniosę ten ból, one spełniają w zamian moje życzenia. To nic takiego, nie umrę, bo w końcu to tylko sen, ale intensywność tych tortur wzrasta w zależności od wielkości życzenia. Tej nocy nie mogłem spać i długo nad tym myślałem. Mógłbym mieć wszystko, o czym zawsze marzyłem. Moim życzeniem było umówienie się z dziewczyną, w której byłem zakochany od 3 lat. Następnego dnia poszedłem do wróżbity i powiedziałem mu o tym. Ten powiedział, że zmiana czyjegoś serca jest bardzo trudna. Wymaga zmiany przeznaczenia i jeśli właśnie tego sobie życzę, to cena będzie bardzo wysoka i bolesna.
Dodał, że będzie musiał znosić straszliwe tortury. Po chwili namysłu powiedział, że za tak bolesne życzenie chce dostać 20 tysięcy dolarów. Byłem zaskoczony tak wysoką kwotą, ale nie miałem wyboru. Zebrałem wszystkie oszczędności, wziąłem parę pożyczek i poszedłem do niego kilka dni później. Nawet po otrzymaniu pieniędzy nie wydawał się być zadowolony. Cały drżał i obficie się pocił. Parę dni później stało się coś niebywałego. Dziewczyna, w której byłem zakochany, zadzwoniła do mnie i w końcu zaczęliśmy się spotykać. Byłem niezwykle szczęśliwy. Codziennie myślałem o tym, że spotkanie tego wróżbity było dla mnie prawdziwym błogosławieństwem. Z wdzięczności kupiłem mu prezent i poszedłem go odwiedzić, ale nikt nie odpowiadał. Zaniepokojony poszedłem do sąsiadki i zapytałem, co stało się z wróżbitą. Ta po usłyszeniu pytania zbladła i powiedziała łamliwym głosem: Nie słyszałeś? Zmarł parę dni temu. W nocy z jego domu rozległ się straszliwy krzyk, więc wezwałam policję. Gdy weszli do środka, znaleźli go martwego. Cała jego sypialnia była pokryta krwią. Najdziwniejsze jest to, że nie było żadnych śladów włamania. Był kompletnie sam. To naprawdę straszne. Zaniemówiłem po tym, co właśnie usłyszałem. Od tego czasu nikomu o tym nie opowiedziałem, aż do teraz. Najstraszniejsze jednak jest to, że od tamtej pory, czasami w środku nocy, słyszę przytłumiony głos wróżbity. Panie Miller, jestem w piekle, a to wszystko pana wina. Od jakiegoś czasu miałem bardzo realistyczne sny i mogłem w nich robić, co tylko chciałem. Na początku głównie latałem i zwiedzałem różne miejsca, ale z czasem zaczynałem robić coraz gorsze rzeczy. Polubiłem bić przechodniów i rabować sklepy. Krótko mówiąc, robiłem wszystko, czego nie mogłem robić w prawdziwym życiu. Potem przyjeżdżali policjanci i próbowali mnie zatrzymać, ale w swoich snach byłem niepokonany, więc bez problemu sobie z nimi radziłem. Pewnego dnia, kiedy wracałem z pracy do domu, zauważyłem, jak ktoś znajomo wyglądający obserwuje mnie z daleka. Przyjrzałem mu się uważnie, aby sprawdzić, czy to ktoś, kogo znam, i wtedy to do mnie dotarło. Był to policjant, który próbował aresztować mnie w moim śnie. Jego wygląd był na tyle charakterystyczny, że łatwo było go zapamiętać. Jego oczy były nieludzko duże, podbródek długi i spiczasty, a skóra miała czerwoną barwę. Co on tam robił? Przez chwilę myślałem, że to sen, jednak tak nie było. Podszedł do mnie z obojętnym wyrazem twarzy, chwycił mnie za kołnierz i podniósł do góry. Byłem zaskoczony jego ogromną siłą. Zacząłem do niego krzyczeć: Co ty wyprawiasz? Na szczęście przechodnie zareagowali i powstrzymali go, a ja odszedłem. Mężczyzna patrzył na mnie do samego końca, aż zniknąłem mu z oczu. Byłem tak przerażony, że tej nocy nie bawiłem się już w moim śnie. Przez parę następnych dni zachowywałem się normalnie w swoich snach, ale w końcu znów zacząłem się w nich bawić, żeby trochę odreagować stres. Włamywałem się do różnych domów i robiłem krzywdę innym. Kilka dni później, kiedy szedłem do pracy, ktoś złapał mnie za ramię, a kiedy się obróciłem, ponownie ujrzałem policjanta ze swojego snu. Zanim zdążyłem zareagować, mężczyzna zaczął mnie dusić. Przerażony zapytałem, dlaczego to robi, na co ten, patrząc mi prosto w oczy, powiedział: Nie zakłócaj porządku naszego świata. Duszony, próbowałem złapać choć odrobinę powietrza, aż w końcu ludzie wokół nas rozdzielili. Wtedy uciekłem w zakłopotaniu. Od tamtej pory mężczyzna pojawiał się w moich snach każdej nocy, a ja przestałem bawić się w Boga i od tego czasu nie spotkałem go już w realnym świecie. Wciąż nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Kim on właściwie był? Wiedział wszystko o tym, co robiłem w moich snach. Czy w świecie snów naprawdę żyją ludzie? Jak w równoległym wszechświecie? W moim sąsiedztwie mieszkał mężczyzna o imieniu Tomasz. Tomek nigdy nie patrzył ludziom w oczy, a zamiast tego wpatrywał się w ich brzuchy. Gdy mnie widział, zawsze mówił to samo: Chcę cię przytulić. Uwielbiał przytulać dosłownie wszystko.
Często można było go spotkać, jak przytula drzewa czy słupy. Raz zauważyłem, jak ktoś uderzył go po tym, jak zapytał o przytulenie. Miał chorą obsesję na punkcie przytulania. Pewnego dnia, przechodząc obok jego domu, dostrzegłem przez otwarte drzwi mnóstwo manekinów w jego salonie. Lekko mnie to przeraziło, ale udawałem, że tego nie widzę i przywitałem się z nim. Tomek uśmiechnął się szeroko i wpatrując się w mój brzuch, rozłożył ramiona szeroko do przytulenia. Od tego czasu zacząłem się go coraz bardziej obawiać. Parę dni później spotkał mnie przed moim domem i powiedział: chcę być przytulany przez 100 godzin, ale nikt nie chce mnie przytulić. Następnie rozłożył ramiona i próbował przytulić mnie. Czułem się z tym niekomfortowo, ale pozwoliłem mu na to. Ścisnął mocno swoje ramiona, nie pozwalając mi się wyswobodzić. Powiedziałem, żeby przestał, jednak ten nie reagował i zamiast tego ściskał mnie coraz mocniej. Wściekły próbowałem go odepchnąć, ale nie miałem na tyle siły. Krzyknął: kocham przytulać, nigdy już cię nie puszczę. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem go mówiącego tak głośno i maniakalnie. Jego oddech stawał się ciężki, a jego serce biło coraz szybciej. Zebrałem się w sobie i z całej siły odepchnąłem go, a następnie uderzyłem z pięści w twarz. Tomek zaczął uciekać, a ja, będąc na niego wściekłym, ruszyłem zaraz za nim. Zajrzałem przez jego okno i zobaczyłem coś przerażającego. Zaczął po kolei przytulać każdego manekina, aż nagle jednego z nich kopnął, po czym krzyknął: przytulasz mnie za słabo! Parę dni później, w środku nocy, usłyszałem walenie do drzwi. To był Tomek. Trzymał w ręku kajdanki. Byłem przerażony i ciężko mi było złapać oddech. Stał tak przez jakąś godzinę, w pozycji, jakby kogoś przytulał. Wezwałem policję, jednak ci stwierdzili, że Tomek nie robi nic złego i tylko go pouczyli. Od tego czasu przestał wychodzić z domu. W końcu postanowiłem upewnić się, że wszystko z nim dobrze, ale mi nie otworzył. Minęło kolejnych parę tygodni, a Tomek jakby zapadł się pod ziemię. Ponownie chciałem do niego zapukać, jednak nim podszedłem do drzwi, zaatakował mnie okropny zapach. Zadzwoniłem na policję, a ci znaleźli jego ciało wtulone w jednego z manekinów. Co bardziej przerażające, manekin, do którego był wtulony, wyglądał jak ja. Dłonie Tomka były zakute w kajdanki. Jako przyczynę jego śmierci wskazano zatrzymanie akcji serca. Mam na imię Jakub, a ta historia jest o duchu, którego widziałem w swoim życiu dwa razy. Pierwszy raz zobaczyłem go w sypialni moich rodziców, kiedy rozmawiałem ze swoim ciężko chorym tatą. Miał raka przełyku i lekarze nie dawali mu zbyt wiele czasu. Miałem dziwne wrażenie, że coś nas obserwuje, a kiedy spojrzałem w stronę wejścia, dostrzegłem przerażającą istotę. Miała około 1,40 m wzrostu, czarne ostre rogi i krwisto-czerwone oczy. Patrzyła na nas zza rogu, trzymając swoje dłonie na framudze drzwi. Stanowczo ruszyłem w jej kierunku, jednak ta rozpłynęła się wtedy w powietrzu. Powiedziałem tacie o tym, co zobaczyłem, a ten wyglądał na kompletnie zdezorientowanego. Parę osób, które odwiedzało tatę w jego ostatnich chwilach, mówiło, że również widziało tę istotę. Moja babcia, mama taty, również ją widziała parę razy, aż do momentu, gdy tata zmarł. 4 miesiące później mój starszy brat Łukasz zapadł w śpiączkę. Pojechaliśmy z mamą do szpitala, aby go odwiedzić, a gdy weszliśmy na salę, moje serce podskoczyło pod samo gardło. Zobaczyliśmy tą samą istotę, jednak tym razem znacznie wyższą. Stała tuż nad moim bratem, wpatrując się w niego. Kiedy istota nas dostrzegła, mrugnęła, a po chwili rozpłynęła się w powietrzu. Tamtej nocy nie mogłem zasnąć. Miałem wrażenie, że coś mnie obserwuje. Opowiedziałem o tym swojemu przyjacielowi, a ten zaczął podejrzewać, że istotą nad łóżkiem mojego brata mógł być mój zmarły ojciec. Ale skoro postać, która obserwowała mojego umierającego tatę, miała 1,40 m wzrostu, to czy oznacza to, że był to duch dziecka? A może to coś zupełnie innego? Jakiś nieznany byt, który czeka na ich śmierć? Dziś mam 19 lat, a mój brat nadal jest w śpiączce. Od tamtej pory nie widziałem już tej istoty. Trzy lata temu spotykałem się z dziewczyną.
Miała na imię Sydney i pewnego dnia zaczęła się do mnie tak przywiązywać, że zaczęła uporczywie pytać mnie setki razy, czy ją kocham. Byłem tym tak zmęczony, że w końcu ją rzuciłem. Wtedy przeprowadziłem się do innego miasta, a ona wysłała mi wiadomość. Trzymaj się, skarbie, spotkamy się za 3 lata. Potem zmieniła numer telefonu i myślałem, że już nigdy więcej jej nie zobaczę. Od tego czasu minęły już ponad 3 lata, a ja jestem zakochany w nowej dziewczynie. Zostałem wyróżniony w swojej pracy i wszystko układa się świetnie. Zupełnie zapomniałem o byłej, aż w końcu nadszedł ten dzień. Usłyszałem pukanie do drzwi, a gdy je otworzyłem, ujrzałem Sydney. Przeszły mnie ciarki. Skąd wiedziała, gdzie mieszkam? Jeszcze bardziej przeraziła mnie jednak jej twarz. Linia jej szczęki została kompletnie zmieniona. Jej nos był spiczasty, a oczy, czoło i poliki zmieniły się nie do poznania. To była scena jak z horroru. Dopiero po tatuażu na jej szyi byłem pewien, że to ona. Miała wytatuowany napis „Musisz mnie kochać”, który zrobiła sobie dawno temu. Nagle doskoczyła do mnie, łapiąc mnie za szyję i krzycząc: „Jak ci się podoba moja nowa twarz? Teraz mnie kochasz?” Przez jej zniekształconą szczękę miałem wrażenie, że mówiła bardziej niewyraźnie. Byłem zdezorientowany i zapytałem ją, po co tu przyszła, ale ta powtarzała w kółko tylko jedno: „Teraz mnie kochasz czy nie?” W końcu odepchnąłem ją i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Ta przez długi czas w nie uderzała, aż w końcu postanowiłem zadzwonić na policję. Okazało się, że od naszego zerwania przeszła ponad 100 nielegalnych operacji plastycznych. Bez końca prosiła lekarzy o absurdalnie dziwne operacje, aż w końcu doprowadziła się do takiego stanu. Wciąż przychodziła pod mój dom i krzyczała: „Czy to ci nie wystarczy? Powinnam bardziej podnieść nos czy powiększyć oczy?” Parę dni później zostawiła na drzwiach kartkę, na której napisane było: „Proszę, odwiedź mnie ten ostatni raz. Wtedy dam ci spokój na zawsze”. Poszedłem pod adres, który mi podała, a na miejscu zastałem mały, obskurny dom. Drzwi wejściowe były lekko uchylone, więc zajrzałem do środka. Gdy ją zobaczyłem, otworzyłem drzwi, a wtedy rozległ się jej głos: „Jak ci się teraz podobam? Nie uważasz, że jestem piękna? Kochaj mnie, błagam”. To jednak nie była Sydney, a lalka wielkości prawdziwej kobiety. Sydney trzymała ją od tyłu. Byłem zakłopotany. Nagle dostrzegłem, że Sydney trzymała lalkę za rękę, w której ta miała nóż. Podbiegła do mnie z lalką i wykrzyczała: „Jeśli ja nie mogę cię mieć, to nikt nie będzie cię miał”. Zamachnęła się nożem w moją klatkę piersiową, a mi ledwo udało się uniknąć ciosu. Zacząłem biec, a gdy byłem już bezpieczny, wezwałem policję. Po aresztowaniu okazało się, że Sydney choruje na poważną chorobę psychiczną. Jeszcze bardziej szokujące było to, że przyznała się, że prosiła chirurga o przeszczepienie jej serca do lalki. Kiedy lekarz jej odmówił, ta powiedziała: „Przyprowadzę ci mężczyznę, a ty wyjmiesz jego serce i wsadzisz w miejsce mojego”. W mojej firmie był pracownik, którego nazwałem Śmieszkiem. Nazywał się Cooper i za każdym razem, jak mnie widział, wybuchał śmiechem. Nie był to jednak zwykły, naturalny śmiech. Było w nim coś dziwnego. Najdziwniejsze jednak w tym wszystkim było to, że słabo go znałem i tak naprawdę nigdy nawet nie zamieniliśmy słowa. Rozmawiałem o nim z innymi pracownikami, jednak wszyscy mówili to samo. Cooper? Nigdy nie widziałem, żeby się śmiał. Jego twarz jest bez emocji. Jak następnym razem będzie się śmiał, to zrób mu zdjęcie. Chciałbym to zobaczyć. Byłem zdezorientowany. Czy on śmiał się tylko ze mnie? W końcu zapytałem Coopera, dlaczego śmieje się, gdy mnie widzi, a ten zamknął oczy i odpowiedział: „Gdy na ciebie patrzę, widzę, jak śmiesznie reagujesz”, po czym zamachnął się w moim kierunku, jakby trzymał w ręku kij baseballowy. Wtedy nic z tego nie rozumiałem. Od tego czasu zauważyłem, że Cooper często mnie obserwował. Próbował powstrzymywać się od śmiechu, ale nigdy mu się to nie udawało. Zaczęło mnie to wkurzać, ale nie mogłem nic na to poradzić. Zauważyłem, że przy innych ludziach nigdy nawet się nie uśmiechał. Pewnego dnia musiałem zostać dłużej w biurze.
Gdy już miałem wychodzić, nagle pojawił się przede mną Cooper z kijem baseballowym w ręku. Zacząłem na niego krzyczeć, pytając, co on wyprawia, ale ten tylko się śmiał, nie mówiąc ani słowa. Ruszył powoli w moim kierunku, próbując złapać oddech. Nagle zamachnął się i próbował uderzyć mnie kijem, a mi ledwo udało się uniknąć pierwszego ciosu, jednak po chwili trafił mnie w rękę. Zacząłem krzyczeć z bólu, na co Cooper śmiał się jeszcze głośniej. Korzystając z okazji, kopnąłem go i zacząłem uciekać. Ten zaczął mnie gonić, ale przez śmiech nie mógł złapać oddechu. Natychmiast zadzwoniłem na policję, a niedługo później Cooper został aresztowany. W biurze pojawiło się u wszystkich przerażenie, gdyż okazało się, że parę dni wcześniej Cooper zabił swojego sąsiada i zakopał go w ogrodzie. Nie była to jednak jego jedyna ofiara. Jedna z osób, której ledwo udało się przeżyć, zeznała na policji. Zawsze dużo się śmiał, więc pomyślałem, że to sympatyczny gość. Jednak gdy pewnego dnia zaatakował mnie kijem baseballowym, uświadomiłem sobie, że to psychopata. Po tym jeden z pracowników naszej firmy, który przyjaźnił się z Cooperem, przypomniał sobie, że ten wyznał mu kiedyś, że gdy widzi kogoś, kogo chciałby zabić, to zaczyna się śmiać. Nie może przestać, bo wyobrażenie sobie, jak ta osoba reaguje na jego ataki, bardzo go rozśmiesza. Wtedy zaczęło do mnie docierać, że te wszystkie momenty, w których Cooper się śmiał, miały miejsce dlatego, że ten wyobrażał sobie, jak mnie zabija. To wydarzyło się, gdy miałem 17 lat. W tamtym czasie byłem w świetnej formie. Trenowałem boks i dużo ćwiczyłem. Pewnego dnia chłopak z mojej klasy, Aleksander, wyzwał mnie na walkę. Pewny siebie odpowiedziałem: oszalałeś? Zabiłbym cię jednym uderzeniem. Na co ten zareagował wściekłością i krzyknął: zgniotę cię jak robaka, przemielę i wypluję. Zdziwiony i zakłopotany jego reakcją, nie zdążyłem zareagować, kiedy uderzył mnie w twarz, ale ja odpowiedziałem mu na to tym samym, powalając go na ziemię. Z nosa zaczęła lecieć mu krew. Podałem mu rękę i przeprosiłem, chcąc zatrzymać eskalację tego konfliktu, jednak ten pociągnął mnie do siebie i zaczął okładać pięściami. To wyczerpało moją cierpliwość i z całej siły uderzyłem go ponownie w twarz. Znów leżał na ziemi, jednak tym razem nie mógł się podnieść, a jedynie wił się z bólu. Próbowałem przemówić mu do rozsądku, ale ten nie słuchał. Resztką sił wstał i powoli zaczął iść w moim kierunku, krzycząc: walczmy. Odpowiedziałem, że to koniec i że oberwał już wystarczająco mocno, na co ten się uśmiechnął i powiedział: jeden z nas i tak musi umrzeć. Rzucił się na mnie, a ja go chwyciłem i ponownie obaliłem na ziemię. Słyszałem głośny trzask kości, jednak ten ponownie wstał i ruszył jeszcze raz w moim kierunku. Podciąłem go nogą i tym razem słyszałem, jak łamie mu się kość w ręce. Aleksander nie poddawał się i jak w jakimś transie bez przerwy na mnie nacierał. Prosiłem go, żeby przestał, jednak ten powtarzał, że przestanie dopiero jak zginę. Kopnąłem go, a ten znów upadł na ziemię. Próbował wstać, ale tym razem mu się to nie udało. Zadzwoniłem na numer alarmowy, a chwilę później przyjechała policja i pogotowie. Aleksander trafił na oddział intensywnej terapii. Ja też trochę oberwałem, ale to nie było nic poważnego. Parę dni później dostałem od niego wiadomość, w której napisał tylko jedno słowo: walczmy. Natychmiast do niego zadzwoniłem, przeprosiłem go i powiedziałem, że się poddaję. Wtedy nastąpiła chwila ciszy, po której usłyszałem ciche: walczmy. Zacząłem się niepokoić. Aleksander nie chciał w ogóle mnie słuchać. Myślał tylko o tym, aby się na mnie zrewanżować. Zablokowałem jego numer, a parę dni później otrzymałem list. W kopercie znalazłem kartkę z napisem: walczmy. Po kilku kolejnych dniach usłyszałem pukanie do drzwi, a gdy wyjrzałem przez wizjer, ujrzałem Aleksandra. Wpatrywał się w drzwi z opaską na oku. Zadzwoniłem na policję, jednak to nic nie dało. W końcu się przeprowadziłem i długo nie wiedziałem, co się z nim dzieje. Minęło parę lat, a ja spotkałem się ze swoim dawnym znajomym ze szkoły, Łukaszem. Podczas spotkania zaczął opowiadać mi o Aleksandrze. Po mojej przeprowadzce zaczął wyzywać na walkę innych uczniów.
Większość z nich go ignorowała i starała się go unikać, jednak jeden z uczniów, Nikodem, przyjął jego wyzwanie. Aleksander pobił Nikodema na tyle mocno, że ten zmarł w szpitalu parę dni później. W sądzie zeznania świadków obciążyły Aleksandra na tyle, że postawiono mu zarzut morderstwa. Okazało się, że wcale nie żartował. W walce z nim ktoś musiał w końcu umrzeć. W 1997 roku nie było mnie jeszcze na świecie, ale tę historię opowiedziała mi moja mama. W naszym mieście była wielka powódź. Drzwi naszego domu zostały uszkodzone, więc rodzice zatrudnili fachowca. Parę dni później moja mama zauważyła, że z domu zaczęły znikać różne rzeczy. Pieniądze, biżuteria, jedzenie itd. Tego wieczoru tata oparł miotłę o drzwi, aby sprawdzić, czy ktoś nieproszony nie zakrada się do domu w nocy. Następnego ranka zastali miotłę opartą o ścianę obok drzwi, co oznaczało, że ktoś musiał wejść do środka. Tata postanowił wtedy zaczaić się na włamywacza. Wziął kij baseballowy, zgasił światła i usiadł w salonie. Nagle drzwi otworzyły się, a tata dostrzegł sylwetkę mężczyzny. Natychmiast rzucił się na włamywacza i zaczął okładać go kijem. Obcy padł na ziemię i zaczął wić się z bólu. Intruzem okazał się być fachowiec, który naprawiał nasze drzwi. Próbował tłumaczyć się tym, że zachciało mu się pić i wszedł tylko po wodę, ale mój tata słusznie mu nie wierzył. Po kilkunastu minutach przyjechali policjanci, którzy aresztowali mężczyznę. Jak się okazało, nie byliśmy jego pierwszymi ofiarami. Policja pojechała przeszukać jego dom, gdzie zastali jego żonę, która nie miała o niczym pojęcia, a w domu znaleźli kosztowności warte kilkaset tysięcy złotych. Niedawno moja mama opowiedziała mi o swoim przyjacielu z dzieciństwa. Mieli po 12 lat i większość czasu spędzali razem. Wspólnie bawili się i praktycznie byli nierozłączni. Jego rodzice byli rozwiedzeni i mieszkał z tatą. Pewnego dnia wyprowadzili się i od tamtej pory moja mama już więcej go nie widziała. Niedawno jednak znalazła go na Facebooku i napisała do niego, ale ten jej nie odpisywał. Kiedy po tym spotkała się ze swoją przyjaciółką, która też go znała, powiedziała jej, że znalazła go na Facebooku, ale ten jej nie odpisuje. Wtedy przyjaciółka opowiedziała jej z przerażeniem, że jej dawny przyjaciel jest poszukiwany przez policję. Podobno zabił swoją matkę, a następnie odciął jej głowę, którą zakopał, a ciało wrzucił do rzeki. Słysząc to, moją mamę ogarnął strach. Kilka dni później dostała od niego wiadomość na Facebooku. Hej, wybacz, że nie odpisywałem. Na co mama odpowiedziała: hej, co u ciebie słychać? Co u twojej mamy? A ten odpisał po prostu: dobrze, a z mamą wszystko w porządku. Widząc tę wiadomość, moja mama natychmiast go zablokowała i zgłosiła. Przez parę następnych dni zastanawiała się, co by się stało, gdyby nie dowiedziała się o tym, co zrobił, i postanowiła się z nim spotkać. Mieszkam na wsi, na południu kraju. Wokół jest mnóstwo lasów, po których biegają sarny. Kocham naturę i zwierzęta, dlatego często wybierałem się do lasu, gdzie zanosiłem kukurydzę dla saren i konserwy z tuńczykiem dla bezdomnych kotów. Jak byłem młodszy, to bałem się być sam w lesie, jednak z wiekiem z tego wyrosłem. Często nosiłem białe bluzy i czarne spodnie. Był to mój znak rozpoznawczy, po którym wielu sąsiadów rozpoznawało mnie z daleka. Wszyscy na wsi, bez wyjątku, lubili mnie, głównie przez mój stosunek do zwierząt. Nikt nie miał nic przeciwko, nawet gdy wchodziłem na ich posesję, aby pobawić się z psami. Często towarzyszył mi mój, sporej wielkości pies, rasy Doberman. Pewnego dnia sąsiadka zapytała mnie, co wczoraj robiłem w części lasu, w której nigdy wcześniej mnie nie widziała. Byłem zdezorientowany, wyjaśniając, że wczoraj byłem chory i praktycznie cały dzień przeleżałem w łóżku. Sąsiadka była lekko zaskoczona, ale życzyła mi miłego dnia, nic więcej nie mówiąc. Tydzień później już praktycznie zapomniałem o tej sytuacji. Tego dnia bawiłem się z jednym z bezdomnych kotów. Było bardzo późno i zaczęło się ściemniać. Byłem ubrany w to co zawsze, a zaraz obok mnie szedł kot, z którym spędziłem większość dnia. Nagle kot odwrócił głowę i zaczął wpatrywać się w jakiś punkt. Pomyślałem, że pewnie zobaczył innego kota lub sarnę,
więc ruszyłem do miejsca, gdzie zazwyczaj zostawiam im jedzenie. Położyłem miskę z jedzeniem, a kot z wdzięczności zaczął lizać moją dłoń. Przestań, zaśmiałem się. Miałem już wracać do domu, ale kiedy się odwróciłem, zamarłem ze strachu. Zobaczyłem to, w co prawdopodobnie wpatrywał się kot. Pod jednym z drzew stał mężczyzna, który wyglądał identycznie jak ja. Był ubrany dokładnie tak samo. Biała bluza, czarne spodnie i dokładnie ten sam model butów, a u jego boku stał duży, czarny Doberman. Wyglądał dokładnie jak ja pod każdym względem, oprócz tego, że jego bluza była podarta i zakrwawiona. Szybko wziąłem kota na ręce i zacząłem biec. Chciałem jak najszybciej dotrzeć do domu, ale mężczyzna był tuż za mną. Nagle zdarzył się cud. Moja mama wracała z pracy, a gdy tylko zobaczyła za mną tego mężczyznę, zaczęła trąbić, próbując go odstraszyć. Udało się jej, a mężczyzna wrócił z powrotem do lasu. Byłem jej naprawdę wdzięczny, a kota wyjątkowo przenocowałem u siebie w domu. Tej nocy przez wiele godzin myślałem o tym, co się stało, aż w końcu zasnąłem ze zmęczenia. Wciąż nie mam pojęcia, czym lub kim był ten ktoś. Od tego czasu chodzę do lasu tylko w dzień i zawsze mam przy sobie telefon, na wypadek, gdyby mój sobowtór próbował mnie pewnego dnia zastąpić.